Cześć, witajcie, z tej strony Robert 286 QT trochę wcześniej nagrywam, bo w piątek, wyjeżdżam na weekend, więc prawdopodobnie dzisiaj w piątek, czyli dla Was wczoraj. Powinna pojawić się recenzja Oppo Find X'a. Jeżeli nie, no to pewno będę ją przerzucał na niedzielę, a jeżeli tak, no to może jeszcze w niedzielę coś innego wpadnie, zobaczymy. W każdym razie pytanie z poprzedniego odcinka, jak ładujemy telefony, czyli indukcyjnie, albo tak jak nam pasuje, albo przewodowo. Oczywiście nie jest to jakaś reprezentatywna grupa, w sensie nie możemy tego traktować w skali całego kraju, ale gdybyśmy mieli coś takiego przyjąć. To powiem szczerze, że, że jestem w szoku. Jak mówiłem wcześniej, ja ładuję tylko swoje urządzenie, jeżeli jest taka możliwość, indukcyjnie, i oczywiście to zależy od tego, czy nasz telefon to wspiera, ale jeżeli chodzi o moje telefony prywatne, to ja ładuję je głównie indukcyjnie. Tylko podłączam kabel wtedy, kiedy mam Android Auto albo Apple Car. Play. Natomiast 70% osób ładuje tylko przewodowo i to jest duże zaskoczenie dla mnie. Myślałem, że więcej osób będzie ładować e, jednak mimo wszystko e, i tak, i tak, i tu jest 22%, e, a tylko 6% stricte indukcji nie podchodzi do ładowania telefonu, więc. No, myślałem, że jeżeli chodzi szczególnie o tą grupę właśnie osób, tylko indukcyjnie, myślałem, że no to raczej gdzieś będzie koło 15, może 20%, a właśnie osoby, które ładują i tak, i tak, też będą dużo większe, znaczy dużo większy udział będzie tej grupy, więc ciekawe. Dzisiaj yy, pytanie, jeżeli chodzi o Q&A do Was, ode mnie jest takie, ja nie jestem, jak dobrze wiecie, audiofilem, w sensie lubię, jak coś fajnie gra, ale nie słyszę tych wszystkich tam niskich, średnio, tych kolorystyki, barwy i tak dalej. Nie, nie że jestem pośledzony, przynajmniej wydaje mi się, że nie, jeżeli chodzi o mój słuch. W każdym razie ym, dźwięk po prostu jest może dla mnie drugorzędny. Lubię, jak telefon dobrze gra na, na, na głośnikach, żeby móc oglądać sobie seriale, a jeżeli chodzi o słuchawki, no to do, do oglądania filmów wystarczy, że po prostu grają w porządku, nie muszą być jakieś tam rewelacyjne. Natomiast y, pytanie do Was, czy wykorzystacie bardziej ze słuchawek przewodowych czy właśnie bezprzewodowych? Czy taki, takich? Będzie ankieta, możecie się również w komentarzach tutaj pod tym Q&A na ten temat rozpisać. Przechodzimy sobie do pytań, ich jest trochę. Jakub Kordasiński odnoszę wrażenie, że Mi 9 i OnePlus 6T mają czytnik linii papilarnych w najlepszym miejscu, S10 za nisko, P30 za nisko, Mate 20 Pro za wysoko. Znaczy, moje odczucia są dokładnie takie same. No, no tak, jeżeli chodzi o ekrany, jeżeli chodzi o czytniki w ekranach, to mniej więcej tak to się prezentuje. Dużo lepiej to zostało dopasowane. Nie wiem, śmieję się oczywiście w tych wszystkich materiałach, że w względem P30 Pro, względem właśnie Mate 20 Pro, że zrobili to chyba specjalnie, że, że raz wysoko, raz nisko żeby zrobić to na złość. Mnie to po prostu mniej pasuje i tyle. Patrick to czy Huawei ma szansę pobić Xiaomi Mi 9 albo chociaż najnowsze Samsungi z linii S? To znaczy jeżeli chodzi o Samsungi, to myślę, że tak, w sensie jest dużo rzeczy, które wypada lepiej na Huawei, u. zresztą są porównania. Wydaje mi się, że w nocnych fotkach no jakby nie ma tutaj, powiedzmy, możliwości pobicia na razie Huawei, a. a tak samo w bateriach, oni sobie świetnie z tym radzą, jeżeli chodzi o zarządzanie nakładką. Zdjęcia w ciągu dnia, one są na, na P30 Pro, są zdecydowanie lepsze, lepsze, lepsza plastyka tych obrazów jest niż na Mate 20 Pro. Wydaje mi się, że nadal trochę Brakuje do S10, jednak ten obrazek z iPhone'ów, przynajmniej w ciągu dnia mówię, z iPhone'ów czy z S10, chyba bardziej mi się podoba. Tak samo wideo, ale jest dużo rzeczy, które rzeczywiście świetnie rozwiązane Huaweiowi w Huawei'u i rzeczywiście Huawei się zrobi trochę innowacyjną firmą, no bo jednak wprowadza pewne rzeczy jako pierwszy, i dopiero inni producenci to jakby wprowadzają do siebie. W kontekście Mi dziewiątki. Ja nie wiem, czy to jest taki sens w ogóle porównywania tych wszystkich telefonów do Mi 9 z jednego prostego powodu. No bo Mi 9 jest dwa razy tańsza. Musielibyśmy porównywać hmm, jednak, czy, czy warto brać. Pytanie powinno być w odcinku, czy warto brać dwie Mi 9, czy, czy S10 czy, czy czy powiedzmy P30 Pro. No bo tak musimy jakby do tego podchodzić. Jeżeli ktoś przy zdrowych zmysłach po prostu. Myśli gdzieś tam w kontekście, gdzieś tam w głowie, że, że jednak finanse są ważne. Nie, nie ma tak, że może sobie wyrzucić 4000 zł w miesiącu na nowy telefon, albo nie odkłada powiedzmy takiej sumy w ciągu roku. To, to myślę, że no jakby naturalne jest mi 9, bo, bo ten tel telefon nie jest dwa razy gorszy od tych wspomnianych wcześniej, a, a radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, w niektórych aspektach nawet lepiej. I to był Patryk Wejto, przepraszam. Erik i Odpowiedź na pytanie Roberta Ładowarkę bezprzewodową kupiłem z ciekawości i cenie, cenie. Preorder Blitz Wolfa była w dobrej cenie i, mimo wolnego ładowania bezprzewodowego, i tak wydziela masę ciepła, co jest niekorzystne dla baterii. Dlatego używam tylko i wyłącznie ładowania kablem normalnie, bez żadnych szybkich ładowań. Telefon i bateria w normalnych temperaturach na czasie mi nie zależy. Mnie też jakby na czasie nie zależy, tym bardziej, że większość dni spędzam jednak w domu. Czy telefon się nagrzewa? No trochę tak, ale czy na kablu się nagrzewa, jak używam jakiejś tam szybszej ładowarki? Pewno też, więc no, wszystko od tego zależy, jak do tego podchodzimy, ale rozumiem. Znaczy, nie mam jakichś tam badań, powiedzmy, nie, nie jestem też ekspertem w tej kwestii, czy, czy to nie wiem, czy takie normalna ładowarka 2A jest dla baterii lepsza niż indukcyjna, też taka jakaś tam zwykła, czy, czy nie. Pamiętajmy, że jakby wydajność ładowarki indukcyjnej zależy od kilku czynników. Po pierwsze, od tego, jak telefon to wspiera. Przy przewodom tak samo. Po drugie, jakim kablem jest podłączony? Jeżeli podłączymy taką ładowarkę indukcyjną jednoaperowym kablem, to jakby ten prąd ładowania, właściwie to pole elektromagnetyczne, które ładuje nasz telefon, e też będzie dużo, dużo mniejsze. Więc e wydaje mi się, że można i tu, i tu się, że tak powiem, gdzieś zabezpieczyć. Olek Nowak, jak Mi e 9A w porównaniu do S8 Pixela 3 i iPhone'a 10S. Powiem tak, w ciągu dnia myślę, że wygląda to bardzo, bardzo podobnie, bardzo ładnie wygląda. No oczywiście no przewaga jest taka, że S8, Pixel 3 i iPhone XS Max nie mają szerokiego kąta, który w Mi 9 rzeczywiście wypada bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, to myślę, że Pixel 3 to chyba jednak wygrywa dla mnie. Na drugim miejscu no nie powiedziałbym, że, że, że iPhone 10s XS, raczej chyba Mi 9 z tym trybem nocnym. On całkiem nieźle wypada, więc pewno brałbym pod uwagę ten... Model co do wideo, no to tutaj bez dwóch zdań myślę, że iPhone radzi sobie najlepiej nadal bezkonkurencyjnie. W sensie to wideo może nie jest jakoś tam nie wiadomo jakiego, jakiej szczegółowości i ale jeżeli chodzi o taką plastykę i taką kinematografię powiedzmy tego ujęcia, to, to na iPhone'ach rzeczywiście wygląda to bajecznie. Plusza, o Boże, jaki drugi nick. Apple nie może przysługa Apple Watcha wypuścić ze standardem iPhone'a i wtedy problem będzie rozwiązany. Pewno mogą, tylko problem jest taki, że iPhone, znaczy Apple jednak wychodzi z takiego założenia, że jak wypuszczają coś, to bardzo często. No, będą, znaczy poprzednie ładowarki nie będą pasowały, wszystkie standy, które były, to też nie ładowały, dlatego też mam takie opory. znaczy Podejrzewam, że chodzi też o jakby zakup tych ładowarek. Tak? One są tak samo trwałe jak kable zwykłe Lightning, więc ludzie muszą dokupować te ładowarki do Apple Watch, A to jest trochę taka sytuacja jak z kablami właśnie Lightning, że, że jednak one są gorsze, powiedzmy, od USB-C. Ale się nie przerzucają w iPhone'ach na tym, bo jednak masa producentów produkuje te, te zamienniki czy, czy, czy certyfikowane kable i oni na tym też sporo zarabiają. Więc myślę, że to że jakby gdzieś tam też pewno o to chodzi. Niestety. Nocny Marek, czysta kabel, bo etui tu i tłumi. No tak, no to jak masz Mate 20 Pro, to tak a nie, kabel bo etui tłumi, tłumi nie jeżeli chodzi o indukcyjne ładowanie, to nie tłumi na pewno nie, M może być oczywiście trochę wolniejsze to ładowanie przez grubość tak, bo to jednak odległość też ma znaczenie ale to przy tej grubości tam powiedzmy, nie wiem, pół milimetra czy milimetra, to, to nie masz takiego znaczenia mikołaj.pl18 cześć, Marcin Soczyński cześć, kupiłem Nokia 9 o, super, wyślesz bardzo dobry aparat z szybkim ostrzeniem ciekawi mnie jednak twoja opinia, będziesz robił testy swoją drogą, zastanawiam się po raz pierwszy na zakup ładowarki indukcyjnej, właśnie pod Nokia. Znaczy, ja bardzo chętnie, tak, pisałem do Noki. Zresztą mój kolega tam pracuje, który był kiedyś w branży. Teraz jakby odpowiada też gdzieś tam za, za PR Noki. Więc pisałem do niego, czy, czy jest jakaś możliwość. No powiedział, że, że, że tak, ale nie wie kiedy, więc. No, może być to dość problematyczne i nie wiem, kiedy ten dalowy się nie pojawi. A szkoda, no bo to jest jednak coś innego. Powiedzmy, o ile faktycznie kiedyś byłem wielkim fanem Nokii, jak były jeszcze te stare telefony, uwielbiałem Nokii, miałem właściwie, no, jedną po drugiej kupowałem. Te telefony nie były wtedy tak drogie i no, kiedyś Nokia była królem. Natomiast chwilę obecnej na tym Androidzie czystym. Nie, nie ma, oprócz tej Nokii 7, Plus, która była faktycznie jakaś taka fajna, bo była i dobrze zoptymalizowana, dobrze trzymana baterii, były przyzwoite zdjęcia, ciekawa obudowa. To jakby te Nokie mnie po prostu nie porywają. To, ta Nokia 9 to jest właśnie telefon, który bym chciał przetestować, bo, bo ma coś innego niż wszystkie inne. I, i to mi się podoba, że, że po prostu. No, to jest też dla mnie wyzwanie, żeby przetestować coś, czego nie testowałem wcześniej. I myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, a, no, ale muszę chyba jednak poczekać. Gregor P., no ale da, dawaj znać w kolejnych e, QA jak ci się spisuje ten OK9, no bo myślę, że dużo osób jednak czeka na ten telefon, a no ja póki co nie mam dostępu do niego, więc no, no tyle. Gregor P, Robert Przestujesz mi 9 s No póki co nie mam dostępu. Jeżeli mi się uda znaleźć, to, to jak najbardziej. Joan Green, czy jest jakaś aplikacja, która by zapamiętywała poziom naładowania i wydajność baterii od nowości monitorowała spadek wydajności w czasie? Ja nie wiem, ale koledzy tutaj podali jakąś, jakieś apki, Akuba baterii chyba kojarzę, ale nie pamiętam, że były tam takie statystyki. Ale przyznam szczerze, że kiedy ostatni raz instalowałem tę aplikację, to może nie wiem, parę lat temu, więc mogło się dużo zmienić. Tond Dragon, od paru miesięcy ładuje tylko indywidualnie. pozdrawiam. No i polecam ten styl życia. Kornel <grym> X Grander. Cześć Robert, mam jedno pytanie, czy e, po, przesiadając chyba się z Xperi i XZ premium na mi 9, to będzie mi brakowało głośniku stereo, czy tego tak nie odczuję? Czy znaczy, każdy, kto korzysta z telefonu, który ma głośniki stereo i się przerzuca na, na, na głośnik pojedynczy, to, to zawsze będzie to odczuwał, tak? No to, to czuć nawet na przypaczy 30 Pro, który oczywiście, no, jest ładny i. Świetną specyfikację, ma świetny aparat i w ogóle wiele rzeczy jest naj, 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 ale no brak tych głośników stereo to jest jednak duży krok wstecz, moim zdaniem. Ale to, to oczywiście zależy od tego, jak dla Ciebie to jest istotne. Tak? No jeżeli wolisz jednak telefon, który będzie płynniej działał, będzie robił lepsze zdjęcia na 100%, to, to wydaje mi się, że, że jednak no jakby szybko Ci to zrekompensuje w postaci tego nowego urządzenia. Vampire ER. O długo. No, witam, Robert. Co do instrukcyjnego ładowania, kiedyś podchodziłem do tego sceptycznie, bo zawsze miałem wrażenie, że jest to bezużyteczny gadżet. Ale parę miesięcy temu postanowiłem się namówić na taką ładowarkę po okazyjnej cenie. Sprawdzone myślę, firmy. I wiesz, co, żałuję, że dopiero od niedawna korzystam tutaj z takiej ładowarki, bo to jest super wygodne. Leży sobie podpięta przy biurku, nie muszę szukać kabla, podpinać go do telefonu. Podkreślam jeszcze, że telefon telefon mam w etu i zawsze leży sobie na ładowarce i zawsze jest naładowany, no super sprawa, polecam każdemu, bo, a poza domem to wiadomik z powerbank, no, no, no oczywiście, że ja też na wyjazd jak biorę to powerbanki, bo, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy będę miał dostęp do energii, ale w domu, no, e, mam tak, e, u siebie w biurze mam jedną, w kuchni mam jedną, w sypialni mam jedną i w salonie mam jedną, więc właściwie, no, oprócz, że ten tak powiem, kibla, łazienki, to, to właściwie wszędzie są ładowarki i i nawet, nie wiem, w kontekście tego, że, że widzę, że mam telefon prawie rozładowany, staram się, żeby ta energia nie spadała poniżej 40-30%. Jeżeli mam taką możliwość, to nawet podładować go tam 20 minut, żeby się podładował parę procent, to, to zawsze jest spoka opcja. <laughs> Strzelam, że pytanie w kolejnym QT będzie dotyczyło naszych smartfonów, a może nie, zobaczymy. No, raczej nie. Tak czy inaczej, chociaż po części tych słuchawek, jak najbardziej. Tak czy inaczej, pytanie Karola Kartosa jest dość trafne. Poprzednik tutaj, proponowanego pytania od niego. Co do mojego telefonu, to używam jeszcze aktualnie S7. Troszkę dla mnie za mała 51 cala. Poprawki marcowe z tego roku, byłem mile zaskoczony, muszę przyznać, dobra robota Samsung na pokładzie Oreo i raczej nie spodziewałem się niczego nowszego z nakładką Experience 9. Co do brandu, to telefon brałem w Orange i jest pozbawiony aplikacji operatora czy jakichś innych śmieciopodobnych rzeczy. Pozdrawiam Cię bardzo, Robert. Dzięki bardzo. No właśnie Samsung też podał informację, że chyba, że... Na przykład chyba S7 czy s już nie, S7 chyba już nie będą aktualizowane, w sensie, że nie będą dostawały regularnie poprawy bezpieczeństwa, tylko w jakichś tam pakietach co parę miesięcy. Więc no ale i tak myślę, że długie życie miał ten telefon. Powiedzmy sobie szczerze, no kurczę, to są 3 lata, prawie 3 lata, no. Michał Kamicki, słyszeliście o tym, że dzisiaj nie będzie dodany Super Night Mode, potwierdzone info. Tak, słyszałem, no ale no, kurde, no to jest bez sensu totalnie, no. Zamiast chwalić się tym w momencie, kiedy telefon wychodzi, że, że, że to jest też funkcja, którą dodaliśmy, że jest wow, 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 to widzą, że jednak po wypuszczeniu telefonu widzą, że dystans między zdjęciami nocnymi do konkurencji jest duży i zaczynają coś takiego opracowywać. Strasznie bez sensu. Tak, tak samo jak to szybsze ładowanie. No. Ja nie wiem, kto tam nad tym myśli, bo to nie jest dobre. No, kurczę, to jakby teraz to, co... No, oczywiście to są jakieś tam informacje, które będą się powielały powiedzmy przy... Przy i tak dalej, ale jakby siła napędowa sprzedaży telefonu, to nie będą te dwie rzeczy, które teraz zostaną dodane, tak? no Bo, bo jednak wszyscy już puszczą swoje recenzje, dużo osób jednak się opiera na tych recenzjach polskich czy zagranicznych. I już nikt nie będzie o tym mówił, więc no. Tyle. Kuba Michalczyk. Cześć Robert, czy mogliśmy polecić jakieś internetowe sklepy do kupienia smartfona Legit? Byłbym bardzo wdzięczny. Jeszcze jedno pytanko. na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie smartfona przez internet? Jaka jest różnica między dystrybucją polską a europejską? Eee, to był Kuba Michalczyk, a wcześniej chyba przegapiłem Adama, który pozdrawia. No więc Kuba, tak no jakby dostępu do telefonów masz na kilka sposobów: albo oficjalna dystrybucja, eee, i tutaj różnie, no czasami są jakieś promocje też, e, więc można po prostu polować. Można telefon kupić powiedzmy z zagranicy, i tutaj bardzo często ludzie kupują i z Amazona, i z niemieckiego i w UK. Ja bardzo dużo rzeczy kupiłem na przykład na Amazonie UK, czyli w Wielkiej Brytanii, bo, bo nie były dostępne w Polsce. Ale tu mówię bardziej o takim oświetleniu, które mam do biura. Nie było dostępne po prostu w Europie, w innym kraju, więc kupiłem tam, gdzie było dostępne. Natomiast co do smartfonów, no, no kwestia jest taka, że jak kupujesz na przykład z Wielkiej Brytanii, to masz inną wtyczkę, tak samo jak ze Stanów. Jeżeli chodzi o gwarancję, na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Ci gwarancja producenta i to jakby nie ma żadnych wyjątków, tak? No tutaj odstąp odstąpienia od tego nie ma. Poza tym, obojętnie czy kupisz telefon tu, tam, czy siam, zawsze przystępuje Ci rękojmia, czyli możesz zawsze telefon zgłosić, że po prostu był niezgodny z towarem, znaczy z opisem, i możesz po prostu sobie z niego zrezygnować. Po trzecie, masz zawsze 14 dni, w momencie, kiedy kupujesz telefon przez internet, żeby oddać bez podania przyczyny, bo na przykład, nie wiem, coś ci się nie podoba, albo masz zastrzeżenia do pudełka, albo do tego, jakby naklejone jakieś tam folie, czy, czy coś, albo zauważałeś jakąś ryskę, której na pewno ty nie zrobiłeś. Więc jakby możliwości, oczywiście, jest bardzo, bardzo dużo i, i tylko sprawdzę, czy to nagrywam na pewno. Więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo i no oczywiście można zawsze później wywalczyć jakby te swoje prawa. I jest dużo osób, które, nie wiem, jeździ po iPhone'y do, do, do Niemiec, przecież, żeby mieć wcześniej, albo kupuje pixele w Niemczech, bo są tańsze. No i myślę, że jakby takim dobrym rozwiązaniem jest zawsze bezcena, która ma z tej innej dystrybucji te telefony. tak. Jak potrzebujesz fakturę, to można dostać fakturę watową. Jak kupowałem tam na fakturę watową, można też mieć fakturę indywidualną. Natomiast, jeżeli się nie upomnisz, to pewno jej nie dostaniesz, tak? no bo oni taki mają system dystrybucji. Ale też masz tam rękomię, też masz tam gwarancję, też masz w bezcenie masz możliwość przez 30 dni za darmo, chyba zwrócenia sprzętu, jakby coś tam nie pasowało. No i musisz pamiętać, że dystrybucja europejska jest też taka, że, że, że telefon może być od innego operatora. Raczej wątpię, ale może się zdarzyć. I dostaje w innym momencie też, jakby aktualizację. Może nie mieć części aplikacji, które są na przykład na Polskę przewidziane. To, to się różnie zdarza przy niektórych jakby producentach, nie u wszystkich, ale jednak coś takiego występuje. I co jeszcze? No, nie wiem, chyba właściwie tyle. Tyle, tyle, tyle z tych rzeczy. Ale na terenie Unii Europejskiej ci obowiązuje gwarancja dla wszystkie te produkty, które kupiłeś. Zresztą, no mówię, no masz jeszcze te dwa, powiedzmy, środki zapobiegawcze, czyli w ciągu 14 dni od razu, jeżeli widzisz, że coś jest nie tak, to oddajesz telefon bez jakiegoś tego, a jak się burzy sklep, no to masz zawsze Urząd Ochrony Konsumenta i masz jeszcze rękojmie w razie czego. Plumo kulkas. Ładowarkę indukcyjną używam od dwóch dni. W moim S6 nagle przestał działać port USB. Wymieniony rok temu na gwarancji. I żeby go naładować, musiałem kupić indukcję. Fajna sprawa z takim ładowaniem i raczej już tylko tak będę ładował. W sumie nie masz opcji, <grym> ale raczej, ale dalej nie mogę zdecydować, czy kupić iPhone'a 8 albo 10R, 10 jednak za drogi, czy S10E, ewentualnie Pixela 3, który mnie bardzo kusi. Ech, to wszystko z, zależy. Powiem tak, yy, jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z iPhone'ami, no to myślę, że ja bym yy, ja bym chyba 10R poszedł jednak mimo wszystko, no bo wygląda znacznie lepiej, nawet przy tych grubszych ramkach. Yy, natomiast jeżeli chodzi o yy, Androida, to podałeś akurat dwa telefony, które są powiedzmy takie na, na, na najbardziej wypasione, jeżeli chodzi o te małe telefony, tak? W sensie e, jest 10 E ma wszystko właściwie i Pixel 3. Powiem tak, z Pixelem 3 jest o tyle problem, że, że ciężko go dostać z polskiej dystrybucji, więc e, e, później ewentualnie jakby, no bawienie się e, właśnie w te gwarancje te gwarancje po dłuższym czasie, nie mówię od razu, ale po dłuższym czasie to może być jakiś tam problem. Poczekajcie, napiję się, bo mi zaschło. A10a AS jest faktycznie takim kompletnym smartfonem. Ma wszystko, działa rewelacyjnie, ma dobre aparaty, jedynie co bateria, no ale Pixel 3 też nie ma jakiejś wybitnej, więc no w tej materii no tutaj iPhone 10R będzie królował, bo to będzie znacznie lepsze wyniki, będzie wykręcał na pewno na 100%. Więc no ciężko powiedzieć, jeżeli masz jakiś, jakiś sprzęt od Apple, to myślę, że można sobie spróbować. Jeżeli chcesz spróbować, to myślę, że to jest najlepsza opcja, bo no wtedy sprawdzisz, czy, czy ci to pasuje, czy nie. Ewentualnie gdzieś tam jakiegoś maka sobie. Pożyczysz od kolegi, albo zobaczysz u kolegi, jak to działa, żeby, żeby ewentualnie sobie budować system, A jak nie, no to, to myślę, że Androidy, te dwa modele są no ciężko powiedzieć, które lepsze. Oczywiście są wady i zalety. Myślę, że w ciągu dnia, no, no Pixel czym moim zdaniem jednak będzie robił lepsze zdjęcia. No, s 10 m ma fajnie tyle, że ma szeroki kąt. Sebastian Suder. Co do pytania, to telefon ładuje kablem, ze względu na to, że mój telefon nie obsługuje ładowania indukcyjnego. No, właśnie. Swoją drogą, co są co adapterze do bezprzewodowego ładowania indukcyjnego? Link do tego, jak to wygląda, zostawiam w odpowiedzi na komentarz. Teraz przejdźmy do. No, czy patrzyłem, generalnie, no, to wszystko zależy. Znaczy, jakby rozwiązanie jest kilka: albo takich, które można podpiąć po prostu i położyć po taki cover, albo to jest cover, który jest razem taki wpinany. Jeżeli ktoś będzie nosił taki pokrowiec i tak, tylko byłby trochę większy, no bo jednak musisz mieć tam wpięcie w ten wejście do ładowania, to myślę, że to jest spoko rozwiązanie, natomiast ja nie uznaję w ogóle coverów do, do niczego, więc ja bym się w coś takiego pewnie nie ładował. Teraz przejdźmy do moich pytań, czy polecam korzystanie z lancherów, czy z nich korzysta, jak tak to z jakich, jakie polecam, pełna nazwa, może jakieś porównanie lancherów na kanale. Czy... Wiem, że to jest temat taki mocno chodliwy i bardzo chętnie, natomiast no problemem jest to, że, że po pierwsze nie za bardzo mam na to czas. W sensie stricte testowania, na przykład na jednym urządzeniu różnych launcherów, żeby zobaczyć, jak wpływają na baterie, jak działają, czy płynnie, czy się tną po jakimś czasie. A druga kwestia z tego taka, że jednak ludzie, którzy oglądają recenzje, to myślę, że oczekują tego, że, że telefon będzie przetestowany w takiej formie, w jakiej jest dostarczany przez producenta, czy tam przez sklep, że i jego, testuje na jego nakładce na wersji Androida, która jest najnowsza dostępna, e, czy iOS-a, więc Miałoby się to trochę z celem, tak? Bo powiedziałbym, że działa szybciej, a na przykład by się okazało, że na nakładce, bo wiadomo, że, że, że nie wiem, na przykład jakiś Apex czy Nowa Launcher e, potrafią szybciej działać, tak? W niektórych momentach, więc w niektórych miejscach, więc no, byłoby to trochę niefery, dlatego tego nie robię. ale Myślę, że Apex i Nowa to są chyba takie najlepsze, chociaż dużo osób pisze o jakiś nowy, które wychodzą. Nie testowałem, więc no, nie lubię się wypowiadać na temat, którego, że tak powiem, nie zgłębiałem wcześniej. Jestem wesoły Romek. Mam takie pytanko. Czy opłaca się kupić Mate 20 za Mate 20 za 3000? E, chyba tańsze są, co? No, tylko powiem, że w promocji był tablet za 1 zł z góry, zło... z góry dziękuję za odpowiedź. No za 3 się to mi się wydaje, że Mate 20 Pro już można za 300 w niektórych sklepach dorwać, więc ja bym odpuścił sobie ten tablet i wolałbym Mate 20 Pro zdecydowanie, w sensie, w sensie, tak stricte pod względem technologii. Natomiast Mate 20 to nadal jest bardzo dobre urządzenie, które jest niedoceniane, tylko że ja bym za niego 3 się już nie dał. Myślę, że no, skoro ta cena potrafiła już Mate 20 ponad. 20% ponad tysiąca spaść, no to myślę, że tutaj też powiem być on gdzieś za 2000 z kawałkiem. Paweł Zieliński, w tygodniu pracy indukcja, ale w weekendy po kablu. Kwestia, jak wygodniej. No i dobrze, i tak może być, jak najbardziej. No, mówię no, Myślę, że fajnie mi się, jak zawsze, dwie opcje. Ja zawsze lubię tak samo, jak mówię, no jak ktoś nie korzysta na przykład ze złącza słuchawkowego, to zawsze lepiej je mieć, więc tyle. Tracker1968, jak działała Wam aplikacja Revolut na, na iPhone'ach po ostatniej aktualizacji? Yy, powiem szczerze, że nie korzystałem chyba, nigdzie nie przysłałem nikomu pieniędzy, więc ciężko powiedzieć, nie korzystałem z karty, więc nie widziałem yy. Musiałbym zobaczyć, czy, czy, czy faktycznie... No do, no za dwa tygodnie, mniej więcej jadę na wakacje akurat, więc 10 dni w ogóle... Nie wiem, czy uda mi się przygotować na święta i na te 10 dni e, filmy, więc jak będzie przez 10 dni brak filmów, to znaczy, że żyję, jest spoko, będę na Twitterze, e, ale po prostu pojechałem odpocząć, po prostu jestem tak wyczerpany tymi wszystkimi telefonami, nudą na rynku, że, że po prostu... Chociaż ten Oppo Find X to jest e, bardzo fajna zabawka. E, więc dopiero za dwa tygodnie to sprawdzę. Jerry, co zrobić, gdy kupiłeś 5 miesięcy temu? E, czemu to w ogóle nie wyspamowało tego wszystkiego słowa? Xiaomi Redmi S2. No, było trzeba wcześniej obejrzeć moją recenzję, w którym mówiłem, że ten telefon jest taki mocno se, i raczej nie. To był jeden z tych telefonów, które bym powiedział, że. Nie, że odradzałem, ale powiedziałem, że naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy do tego telefonu. Gdzie można zadawać pytania? Pyta Tomko, tutaj dokładnie. E, kubak. 818, czy będzie w Polsce Samsung Galaxy M30, M20, M10? M20 chyba ma być, z tego co widziałem, będzie A50 jeszcze, to na pewno, jak tak, to ile będzie kosztować? Ja nie, nie pamiętam dokładnych cen, a natomiast muszę sobie zerknąć, u mnie na materiał M20 i A50 są podpięte linki do bezceny, żeby sobie zerknąć, bo od nich mam te telefony. I one na pewno no, w polskiej dystrybucji mogą być trochę droższe, tak? bo to jest jakaś tam chyba w jednym przypadku była węgierska, a w drugim niemiecka. Tak mi się wydaje, więc można sobie na to zerknąć i mniej więcej dodać trochę, żeby albo poczytać gdzieś na portalach, żeby nie wiem, na tabletowo na pewno też pisali. Adam Jawor, cześć Robert, planuję w najbliższych dwóch miesiącach zmienić telefon. Czy mógłbyś mi doradzić, jaki telefon do 4000? O, o, najważniejszy jest dla mnie aparat oraz dobra praca na baterii. Dodam jeszcze jednak, że telefony marki Huawei odpadają, ponieważ mają fatalny serwis w Polsce. Z góry dzięki za pomoc, robisz świetne filmy, pozdrawiam. Dzięki bardzo. Na czym myślę, że jeżeli chodzi o foto, to... <laughs> E, za 4 tysiaki. No to możesz mieć dwie mil dziewiątki. E, zupełnie tak się śmiejąc, ale na pewno bym poszedł w 10 Plus'a, tak, bo najbardziej jest taki wypaśny i kompletnym smartfonem, naprawdę bardzo, bardzo fajnym. E, ewentualnie bym, no, no nie wiem, czy nie pisałeś nic o iPhone'ach, więc zawsze można iPhone'a, tylko że do zdjęć nocnych na pewno się tak nie nadaje. E, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, to myślę, że najlepiej by wypadał tutaj jeszcze Pixel. No ale powiem szczerze, że tak jak miałbym te 4000 i teraz miałbym wybrać telefon i nie ma być to Huawei, czyli odpadają i P30 Pro i Mate 20 Pro I w stricte chodzi o zdjęcia, no to tak iPhone w ciągu dnia no super, ale wieczorami niestety kicha, więc odpada LG, no LG, które moim zdaniem no w nocnych zdjęciach sobie również nie za bardzo radzi, zresztą te zdjęcia są jakieś takie płaskie, bym powiedział, w porównaniu do tego jakby samego zestawu obiek obiektywów przepraszam, w S10 Plusie, Więc wolałbym S10 Plusa. LG, jak na LG, jest za drogie w chwili obecnej. Sony nie ma nic takiego ciekawego, czym by mogło powarczyć. Czekamy na Xperia 1. Yy, Xiaomi, no to no mówię, no mi 9, ewentualnie, można by było gdzieś tam ten. Oppo też ma na pewno gorszy aparat, jeżeli chodzi o takie drugie telefony. No, dostaje no, 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 no pixel, tak, który może jakością zdjęć, plastyką, HDR-em, tym wszystkim będzie na pewno e, robił genialne foty. No ale jednak nie mamy i tele, i nie mamy szerokiego, więc jakby możliwości foto są na pewno mocno, bardziej mocno ograniczone. No nie zostaje nic innego niż Samsung, przyznam szczerze, nawet gdybym chciał, myślę, czy, czy, coś, jeszcze, czy coś jeszcze, no HTC, no ale no HTC, no to już za dwa tysiaki można U12 Plus dostać, nie wiem, zostaje chyba tylko Samsung, Marek Antosiewicz, chciałbym ładować indukcyjnie, ale nie mogę, chlip, chlip, niestety. No szkoda, no to jest fajna opcja, naprawdę. No może przy następnym telefonie się uda. Robert Wojda, 75% indukcja. Michał Kuchr, hej, jestem jest jakaś tańsza alternatywa dla XZ2 Compact? Chciałbym kupić smartfon potrafiący wstykać akceptowalne zdjęcia z co najmniej 332, który nie przekracza 70 mm szerokości. Jak myślicie, może poczekać na A40? Uh, ale to mi dało jak gwostkę na no, 70. myślę, że chyba najbliżej jest do 70. Eee, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Mogę to szybko zweryfikować. Zrobię sobie S, S9. Nie wiem, czy S9. Kurczakino S9 Specs. Czyli S9 ma ponad 90 ponad 70. Kurczaki nie tak tu, tu będzie najlepiej widać no 68 no to S9 Pixel 3 bo jest podobny. Myślę, że teraz ciekawe, czy S10E jest S10E. Jak on ma szerokość, bo nie pamiętam, przyznam szczerze, 69,9 do 70, więc te wszystkie małe telefony, o których ostatnio mówiłem, że są naprawdę super, czyli S9, S10E, na pewno jeszcze Pixel 3, to są wszystko telefony, tylko że no nie wiem, jak ile ty chciałeś tam wydać, powiedzmy na telefon, więc to są te opcje. A jeżeli chodzi o takie bardziej budżetowe, no to, to nie pamiętam, żebym miał taki budżetowy, wąski telefon, chociaż no nie, myślę, że cię te X xp Xperia 10 cię nie zadowoli, no bo jednak to jest takie długie, takie dziwne. Rafał S i tylko indukcyjnie, nie na kół Ładowanie indukcyjnego staram się używać, kiedy tylko, e, kiedy tylko to możliwe. Raz, że bateria szybkie ładowanie nie za dobrze wpływa na żywotność, a, a dwa nie wiem, czy to placebo, ale wydaje mi się, że w, w naładowanym 100% LV30 LV, jakoś wolniej te procenty ubywają. Wolniej od trzech dni używam P30 Pro i strasznie mnie drażni to, że na załączonej indukcyjnej ładowarce ciągle się ześlizguje czym więcej ciepła, tym się widzieli, tym łatwiej się przesuwa to ciekawe, nie mam tej indukcyjnej ładowarki Huawei'owej, więc nie wiem ale mam jakieś tam, kupiłem sobie też ładowarki takie w domu mam chyba na Allegro sobie kupiłem, jakieś tam było w tej strefie okazji to też mi telefony szklane zjeżdżają niestety ale no spoko, spoko, ja też też wychodzę z takiego założenia, teraz wiem, że o telefon mam 100% naładowany, Gites. E, Mariusz Michalak. Cześć Robert, to mnie jedna rzecz. Posiadam S8, jeszcze nie dostałem Androida 9. Znajomy też ma model i aktualizację do 9, dostałem 27 lutego. Rozumiem, że telefon bez brandu dostałem wcześniej, a te sieci komórkowych później, ale dlaczego to tak długo trwa? Czy te sieci coś tam jeszcze zmieniałem? Jakby nie patrzeć, minął już ponad miesiąc i jeszcze nie ma. Rozumiem, 1, 2 tygodnie, ciekawi mnie Twoja opinia na ten temat. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Wreszcie, ja nie wiem, chyba ze 100 QA do tyłu mówiłem kiedyś już dawno temu o tym, że Samsung powiedział w ogóle. Wielu procentów powinno po prostu zrezygnować z tego, że, że telefony są od brandu, tak? I tak samo regionalizacja powinna być zniesiona, moim zdaniem. I powinno być to rozwiązane po prostu jedną aplikacją, która niech, za, niech zużywa sobie powiedzmy dodatkowe 100-200 MB na pamięci. I po prostu przy włączaniu telefonu mapuje, że to jest ok, taka, że to jest taka lokalizacja albo ten brand operatora, to musimy dodać te aplikacje i tak dalej. I to się ściąga, można to później usunąć, ale no, operatorzy tego nie chcą robić, czy dane regiony, no bo chcą jakoś spersonalizować Twój telefon, co jest oczywiście błędem. No i jakby tutaj, jakby winy producenta już nie ma, tak, no bo producent dostarczył wcześniej swój soft operatorowi i operator na tym pracuje, więc jest to wina stricte operatora, niestety. I tutaj musisz tylko męczyć operatora, że, że, że takie rzeczy są, ewentualnie możesz męczyć producenta, że, 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 że operator po prostu zwleka z aktualizacją i tak dalej. Więc yy, myślę, że, że ten, tym bardziej, że poprawki też pewno nie może zaktualizowane, no, ale od czego do końca tego, od czego to wynika, to też nie wiem, no bo to, to jakby zmiennych może być naprawdę bardzo dużo. Ale na pewno po prostu brak środków, żeby to zrobić szybko. Maczo, opasa się brać S7 za 1000, czy lepiej jednak jakiś nowy Xiaomi w podobnej cenie? Proszę i pilną odpowiedź. Yy, powiem tak, no... S7 Edge, jak weźmiesz, to na pewno urządzenie, które paja nie zostanie. Dwa, że teraz te aktualizacje będą na pewno rzadziej przechodziły, ale to jest nadal dobry aparat. Myślę, że kompletny, bo wodoodporny, indukcja. A telefon, który fajnie wygląda. I zresztą ktoś tutaj ostatnio pisał właśnie, ja też bym za S7 Edge'a już szukał za, w tej cenie. I yy, yy, myślę, że no nawet, jeżdż, czy, powiem tak, to, to będzie kompletny telefon, tylko że już stary, tak? Możesz dorwać. Nie wiem, Redmi Note 7, który będzie robił na pewno gorsze zdjęcia, moim zdaniem, dużo mniej szczegółowe, to na bank. No ale będzie lepiej trzymał na baterii, będzie lepiej działał, będzie płynniejszy, będzie nowszy, będzie miał Androida 9 na dzień dobry. Ja przyznam się, że ja wyjdę z, wyjdę z takiego założenia, że wolałbym telefon, który jest nowy. Znaczy świeższy, tak? w sensie taki, który, który po prostu już jest na Androidzie 9, nawet jeżeli to ma być Xiaomi względem Samsunga. tak, no To nie są te Xiaomi, co były na początku, co teraz. Oczywiście no, brakuje tam NFC i nie wiem, wodoodporności by mi brakowało, czy indukcji właśnie, ale, a, ale wolałbym chyba jednak telefon, który jest troszkę nowszy. Filip Madejczyk, witam Robercie, co do pytania... To ładuję kabelkiem względu na wygodę. Mogę wziąć telefon w dłoń i dalej na nim pracować. Nie to, co na indukcji. A to, oczywiście, to jest przewaga kabelka, jak najbardziej. Gratulacje. Mam nadzieję, że do tego 5 wpadnie ta magiczna liczba. O, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze to dłużej. Coś się teraz, ale zresztą widzę, że jakoś tak od kilku dni licznik w ogóle stoi, więc może okaże się, że parę dni przeskoczy. Ale dziękuję Ci, uprzejmy. Sebastian Walczak, czy się robię, zastanawiam się nad kupnym S8, jednak nie wiem, czy przypadkiem nie opłaca się dopłacić do plusa. Zawsze dopłaca. Znaczy, jeżeli nie, nie zależy ci na małym rozmiarze, tak, i tylko chodzi jakby o samą serię telefonu, to wolę zawsze plusa ze względu na baterię. S9 czy S9. Plus. Nie chcę wydawać fortuny na telefon i każda oszczędność jest skazana. Kwestie, jak najbardziej mnie interesują, to baterie i zdjęcia. No, ja bym wziął S8, plusa może 9, plusa bym się nie, nie, nie rzucał aż tak bardzo. Ale tego S8 Plusa dla baterii bym wziął. Bo S8 naprawdę słabo trzymała na baterii, przynajmniej mnie. Ja bym dołożył do, do S8 Plusa od razu One UI szybko wgrać i przerzucić się na ciemny motyw, żeby AMOLEDik sobie mógł na tym pracować. To ja bym tak zrobił. Jeżeli rzeczywiście pieniądze są, powiedzmy, takie ważne, no to, to tak bym zrobił i nie pakowałbym się w S9 Oczywiście trochę inaczej wygląda, ładniej ładniejszy, no kwestia gustu. Trochę poprawiona specka i zdjęcia zoptymalizowane, ale no tyle, bym powiedział. Chociaż czekaj, jeszcze tylko jedną rzecz sobie sprawdzę, bo właśnie bo, 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 bo zapomniałem, powiem szczerze. No tak, no tak, 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 no ten masz pojedynczy aparat, no to jest ten minus oczywiście. Um, Michał G.: Witam, dzisiaj dostałem aktualizację a 9 do, do 9 na nową okładkę Samsunga. No i super, włączaj sobie szybko właśnie ciemny motyw, żeby bateryjka wyciągnąć jeszcze lepsze wyniki na amoled No i super, daj znać jak następną kiją tej jak chodzi, jak bateria, czy lepiej niż poprzednio, czy czy gorzej. Masonik robię cię. na czym polega robienie zdjęć w trybie malowania światłem? E, malowanie światłem polega na tym, że masz ustabilizowany telefon, którego nie, nie ruszasz, i tych trybów malowania światła oczywiście w Huawei jest kilka i pierwszy z nich to jest na przykład tam robienie tych śladów takich samochodowych, że widać na przykład, nie wiem, stoisz na moście w nocy i jadą samochody na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu w lewo i w prawo. On po prostu zostawia wszystko ciemne, a tylko jakby rozjaśnia tylko te części, które jadą w samochody. I tak samo może być przy, na przykład jak robisz latarką albo telefonem innym, z, albo wyświetlaczem innym i możesz po prostu robić takie smugi. On zapamiętuje te jasne smugi i tworzy z tego powiedzmy jakby taki kolaż, czy, czy linie, czy jakieś tam wzory, a reszta zostawia czarno. W sensie w normalnych warunkach, gdybyś zrobił po prostu tylko takie zdjęcie, z długim czasem naświetlania i z, długim, i z wyższym ISO, to, to po prostu tło miał być też bardzo jasne, i z widocznym szumem. A tak to chodzi o to, tylko żeby było widać same te smugi, więc tak to wygląda. Wrzucałem zdjęcie chociażby na Instagramie z P30 Pro. Jak samochody jadą tam w Paryżu z Premiery. Marcin Świdrak. Ładuję swoją S7 na oba sposoby. Nie miałem nigdy problemu z ładowaniem indukcyjnym. Ładuję ładowarkę indukcyjną dedykowaną do S7. No i Gites. spoko, fajnie. nie pamiętam, Chyba do s 7 były te takie jeszcze do położenia, czy już, już stojąca. Altarny Road to Be Pro. Cześć robię, ja tylko chciałem napisać, że według przecieków, oprócz zwykłego Nauta, w tym roku ma pojawić się mniejszy z 6 GB RAMu. Według mnie to super pomysł, bo będzie mogli kupić nowego Nauta. W premiery za mniej niż 4 koła. Znaczy, to jest super pomysł przede wszystkim dlatego, że, że note z rysikiem, czyli urządzenie z rysikiem będzie mniejsze. I myślę, że to jest główny powód, bo nie każdemu potrzebny jest taki klos, a niektórzy są jednak chcą nie, jednak mimo wszystko mieć rysik. Tym bardziej, że może w tym roku jeszcze coś nowego dodadzą, oprócz tego zdalnego pilota. Tańszy na pewno też będzie. Natomiast no mam nadzieję, że nie, po prostu nie wykastrują go z funkcji rysikowych względem tej głównej wersji. To jest chyba najważniejsze. E, Niewęgłowski. Redmi Note 7 czy May 20 Lite? Hmm. Jużki wybór. Myślę, że May 20 Lite chyba będzie lepsze foty czaskał, bardziej szczegółowe, bo w tym Redmi Note to tak nie, nie super, nie zawsze to wychodziło. Hmm. No, chyba tak. No, May 20 Lite na stary był dużo droższy, więc nie wiem, czy raczej bym się o niego nie pokusił, skoro cena teraz spadła, ale. ale ale ciężko mi powiedzieć. Marcel Marzec. Ostatnio napisałem maila do bezceny z pytaniem, czy mogę wystawić fakturę. No, odpowiedzieli mi, że nie mogę, ponieważ sprzedawca jest zagraniczna firma. To jak w końcu je wystaw wystawiają, czy nie, bo już sam się pogubię. Jedni piszą, że wystawiali, a z drugiej strony, że nie. Na pewno można zażądać faktury VAT, 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 VAT 23 i możesz nawet w mailu odpisać im, że ja powiedziałem w w kiętaj, że można i że. Nie wiem, może akurat trafiełeś na kogoś, kto tam nie do końca ogarnia, to się zdarza w, wszędzie właściwie, więc yy, napisz spokojnie i powiedz, że, że ja mówiłem, że można wystawiać i nie ma z tym problemu. Więc no ja mówię, ja taką fakturę sobie wyrwałem. Więc powoła się na mnie po prostu i myślę, mam nadzieję, że będzie sprawa załatwiona, a ja w razie czego też mogę zainterweniować, gdyby były jakieś problemy. Marcin Soczyński. Robel, mam jeszcze prośbę do Ciebie. Czy znasz poza telefonem telefon z kanciastymi bokami? Mogą. Moja żona uwielbia styl stary Xperia teraz po zmianie linii nie ma na... co dla siebie kupić. Wszystkie te telefony są owalne, co nie trafia w jej gust. Podpowiedz proszę coś. No Blackberry. To, to może nie być jakieś tam super śmieszne, ale BlackBerry faktycznie. Hmm, z takimi płaskimi ramkami. Faktycznie taki telefon za dużo nie ma. Żeby były takie kanciate. Coś jeszcze mi siedzi w głowie, oprócz BlackBerry, chyba. Chyba, że to myślę o BlackBerry, tym ostatnim. Ale coś mi jeszcze siedzi w głowie, że coś takiego miałem. Tylko co to było? No. Nie wiem szczerze powiedziawszy. Trochę spłaszczone ramki ma P30 Pro, ale pewno nie o to chodzi. Faktycznie mało z takich telefonów, żeby coś takiego dorwać. No nie ma chyba nic takiego ciekawego. Nic mi przynajmniej w głowie, że tak powiem, nie świta. Ale jak na coś wpadnę, to, to, to najwyżej dopiszę. Sebastian Erkinek Witam, robicie, nie używałem i nie, że używam indukcyjnego ładowania, bo mój telefon nie ma takiej funkcji, czekam na recenzję M20, mam pytanie jaki jest dźwięk na słuchawkach, czy jest bas. Tu dam znać, te słuchawki są takie mocno podstawowe, bym się nie skupiał, ja sobie na takich e, moich, że tak powiem zwykłych słuchawkach LG sobie sprawdzę, więc to na pewno dam znać, ale na razie słucham tylko na tych zwykłych, to, to no bida. Wiśnik z 89, mam dylemat, co wybrać, budżet 2K, w kręgu zainteresowań urządzenia U12+, Mi 9, S9, P20 Pro, Z3, XZ3, głównie zależy mi na dobrym aparacie i baterii, płynność w każdym z nich będzie zadowalająca, w chwili obecnej korzystam z iPhone 8, proszę o poradę, aparat i bateria, to tak, no bateria to P20 Pro super będzie wypadało, w Mi 9 myślę, że też całkiem nieźle, U12 miałem naprawdę niezłe wyniki, Aparat pewno bym, pewno bym wybrał aparat albo z P20 Pro, albo. No nie, wszystkie są bardzo dobre. Na pewno do zdjęć nocnych P20 Pro i myślę, że mi 9. W ciągu dnia plastika najładniejsza na S9 i U12 Plus. U12Plus bym chętnie polecił, natomiast widzę, że nie aktualizują swoich smartfonów, a przyjąłem politykę, że, że niestety telefony, które są nieaktualizowane, będę prowadził krucjatę przeciwko tym producentom. Śmieję się oczywiście, ale, ale bardzo lubię U12. Świetny telefon, fajnie się z niego korzystał, ale po tak długim czasie, tak samo jak LG nie ma żadnego Androida 9, to jest bieda po prostu z nędzą. Hmm. Co ja bym wybrał dla siebie? Ja bym pewno wybrał chyba, jak chciałem bardzo taki super kompletny telefon, to pewno bym wybrał albo, yy, albo P20 Pro, bo i był wodoodporny, i tak yy, dalej. A jeżeli bym najbardziej tak, powiedzmy, oszczędzić, a też mieć taki świeży telefon, to pewno bym brał mi 9. Yy, chyba też będzie najszybciej działał z tego całego towarzystwa. Chociaż U12 Plus też działał rewelacyjnie, ale. No, ciężki wybór, bym powiedział. Nie, nie wiem, co bym wziął dla siebie. Myślę, że, że pewno bym poszedł albo, albo bym poszedł. W, no, bo S9 niestety ma słabą baterię w porównaniu do tych reszty modeli. Więc pomimo tego, że telefon może świetnie wygląda, ma fajne zdjęcia i tak dalej, to jednak e, baterii nie będzie najgorzej wypadł. Pewno bym poszedł w Mi 9 albo w P20 Pro. Mimo no wszystko, tak bym zrobił. Z względem tego, co ci się podoba. Chociaż no, Mi 9 super, że ma szeroki kąt i to, to może być też taki, powiedzmy, deal, deal największy na to. Dobra, to było 286 Hyundai, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.